Mamy 2015 rok. Bóbr w Polsce objęty jest częściową ochroną gatunkową. Również w większości krajów Unii Europejskiej bóbr podlega ochronie na mocy dwóch aktów prawnych, konwencji berneńskiej oraz unijnej dyrektywy siedliskowej. Bóbr jest gatunkiem szczególnym, bóbr jest gatunkiem wyjątkowym. Często przymioty ludzkie są przypisywane bobrowi. Bóbr jest pracowitym zwierzęciem, bóbr jest gatunkiem bardzo inteligentnym. Bóbr jest górnikiem, kopie nory i kanały. Bóbr jest hydroarchitektem, wznosi tamy piętrzące wodę. Bóbr jest architektem, buduje żyremia. Ta jego działalność, ta jego pracowitość niestety stawia go coraz częściej w pozycji ofiary. Bóbr jest postrzegany jako szkodnik. Rzeczywiście lokalnie ta działalność bobra może przynosić i przynosi pewne straty gospodarcze. Bóbr stanowi też zagrożenie miejscami dla infrastruktury człowieka. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione, m.in. za bobra. Te straty dotyczą głównie gospodarki leśnej, rolnej, rybackiej. Bóbr, podnosząc poziom wód powierzchniowych, piętrząc wodę poprzez tamy, poprzez budowę tam, powoduje zalanie użytków zielonych albo zalanie drzewostanów. To powoduje wysychanie całych wielkoobszarowych płaci drzewostanu. Zgryza drzewa, które też oczywiście mają swoją wartość i z tego tytułu są szacowane straty bobrowe. Bóbr kopie nory w obwałowaniach przeciwpowodziowych, również w groblach stawów hodowlanych. Bóbr powoduje straty w gospodarce ogrodniczej, stanowi lokalnie zagrożenie dla infrastruktury człowieka. To wszystko powoduje, że stawiane są coraz częściej pytania na temat zasadności ochrony tego gatunku w naszym kraju. Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w naszym kraju jest żywołowny odłów. Żywołowny odłów i przesiedlenia. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska zapraszają nas do współpracy przy odłowie bobrów ze stanowisk konfliktowych i przemieszczenia żywych bobrów i wsiedlenia ich na obszary Skarbu Państwa. Nie możemy przenosić oczywiście bobrów na tereny gruntów prywatnych, ponieważ tam powstałby kolejny konflikt. Akcja odłowu bobrów była realizowana już w latach 60. Tylko inny był charakter tejże akcji. Wtedy odławiano bobry po to, żeby je przesiedlać, przemieszczać z miejsc, gdzie występują chociaż w średnim zagęszczeniu, na obszary, gdzie nie występowały. I była to akcja związana z odbudową populacji, z restytucją gatunku, z reintrodukcją bobrów na obszary przez nie niezasiedlone. A w tej chwili ta akcja odłowów ma zupełnie inny charakter. W tej chwili odławiamy bobry z terenów konfliktowych na wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska bądź na wniosek prywatnego właściciela gruntu, który za zgodą regionalnego dyrektora ochrony środowiska otrzymuje zezwolenie na odłów rodziny bobrowej ze stanowiska konfliktowego, który znajduje się w granicach jego własności. Nie kop. W tej chwili nasz zespół odławia bobry z terenów konfliktowych. Bobry odławiane są w dwóch sezonach. Pierwszy to jest wiosenny. W tej chwili mamy wiosnę. Odłowiliśmy cztery stanowiska bobrowe tej wiosny w województwie warmińsko-mazurskim. I bobry odławia się od zejścia lodów do końca kwietnia i przemieszcza w miejsca wskazane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Drugi okres odłowu to jest okres jesienny, kiedy to żywołowny odłów trwa od jesieni do końca października i wówczas również boberki są przenoszone w miejsca, które są wskazane przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Ale zdarzyć się może i zdarza się coraz częściej, że regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję na redukcję stanowiska bobrowego. Wówczas poprzez żywołowny odłów odławiamy zwierzęta i ten okres redukcji poprzez odłów jest możliwy od jesieni do połowy marca. Zespół odławiający bobrów są to ludzie silni, są to ludzie doświadczeni, są to ludzie odważni. Praca jest bardzo niebezpieczna. Odławiane są zwierzęta w sieci bądź w kasierze. Sieci są specjalnie przygotowane, nie są to typowe sieci rybackie. Są to sieci szyte specjalnie na potrzeby odłowu bobrów. Odłów nie byłby możliwy bez psów, które są
naszymi pomocnikami, to one odszukują bobry, to one odnajdują zwierzęta, to dzięki nim jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie przebywają poszczególni członkowie rodziny bobrowej. Jest nasza łopata. Metoda odłowu jest bardzo aktywna. Staramy się odłowić wszystkich członków rodziny. Staramy się, aby zostały przesiedlone wszystkie boberki. Zdarza się, że w takiej rodzinie jest wielopokoleniowy układ zwierząt. W ubiegłej jesieni w okolicach Kętrzyna odłowiliśmy 10 sztuk z jednej rodziny. Staramy się, żeby w nowe miejsca trafiła pełna rodzina, a jednocześnie staramy się, żeby z tego obszaru konfliktowego zostały usunięte wszystkie zwierzęta. Wierzymy, że dzięki naszej bardzo ciężkiej, momentami bardzo niebezpiecznej pracy łagodzimy skutki obecności bobrów i wierzymy, że dzięki naszej pracy odbiór społeczeństwa względem tego gatunku będzie coraz lepszy.